W drugim dniu ponownie pojawiliśmy się na międzynarodowych targach Dni Ogrodnika w Głuchowie. W poprzednim odcinku pokazaliśmy m.in. działanie nawozów zakwaszających. W dzisiejszym odcinku wrócimy do prezentacji nowej generacji nawozów podwójnie otoczkowanych. A teraz sprawdźmy, co to jest skrót DCT i co oznacza dla producenta. Dual Coating Technology, czyli w skrócie DCT, to technologia podwójnego otoczkowania granuli w nawozach o spowolnionym działaniu. Kilka lat temu opracowała tę technologię i jako jedyna na świecie stosuje ją w produkcji nawozów otoczkowanych o przedłużonym działaniu. W ramach technologii DCT, podwójnego otoczkowania, na granule, w której znajdują się makro i mikroelementy, nałożone są dwie otoczki. Pierwsza otoczka wewnętrzna to standardowa otoczka z masy żywicznej, taka jak znajduje się na większości nawozów. Na nią nałożona jest druga warstwa, druga otoczka, właśnie w tej technologii podwójnego otoczkowania. Granulki nawozu w tym systemie zawierają niezbędne makroelementy MPK i pełną gamę mikroelementów zamkniętych w żywicznej otoczce. Zwykła granulka nawozu, charakterystyczna dla całej rodziny, została schowana pod dodatkową warstwą, która decyduje o momencie, w którym składniki pokarmowe zaczynają się uwalniać. Dopiero po okresie 2,5 do 3 miesięcy, po tym jak ta pierwsza zewnętrzna otoczka ulegnie biodegradacji, nawóz zachowuje się jak taki zwykły, standardowy nawóz o spowolnionym działaniu z pojedynczą otoczką. W przypadku tego nawozu wszystkie granulki są podwójnie otoczkowane. Na stoisku zaprezentowano nawozy 8-9-miesięczne, co oznacza okres ich działania. Oprócz odpowiednich oznaczeń na opakowaniu, nawozy można poznać poprzez zabarwienie części granulek na kolor niebieski. Dzięki temu, że wszystkie granulki są podwójnie zataczkowane, jest przede wszystkim stosowany w pojemnikowej produkcji roślin szkółkarskich podczas sadzenia, przesadzania, doniczkowania roślin w okresie jesiennym. Nawóz ten używa się w okresie od października do grudnia. Po wymieszaniu z ziemią przechodzi w tak zwany okres spoczynku podczas zimy. Po 2-3 miesiącach na wiosnę, po rozpuszczeniu pierwszej otoczki, dostarcza odpowiednią dawkę startową składników pokarmowych. A jakie korzyści ma z tego szkółkarz? Zaoszczędza czas wiosną, kiedy, jak wiemy, jest do wykonania wiele prac, jest wtedy w tym okresie jest spiętrzenie prac i jest przede wszystkim od wiosny sprzedaż roślin, nie ma czasu na nawożenie. Dzięki zastosowaniu nawożenie już mamy wykonane jesienią. Tutaj mamy przykład roślin, które były nawiezione w ubiegłym roku. Mamy w tej chwili wrzesień. Te rośliny zostały nawiezione w październiku ubiegłego roku. Widać tutaj jeszcze granulki, otoczki. Nawóz w tej chwili kończy uwalnianie składników pokarmowych. Działał przez cały sezon, dokarmiając rośliny przez cały okres ich wegetacji. Jedną z wersji nawozu, w której zastosowano technologię podwójnego otoczkowania, czyli DCT, jest nawóz high-end. W przypadku tego nawozu 75% granulek jest w wersji standardowej, czyli z pojedynczą otoczką, natomiast pozostałe 25% jest zaotoczkowane drugą dodatkową otoczką. Przy zastosowaniu nawozu częściowo podwójnie otoczkowanego możemy od razu wprowadzić pełną dawkę składników pokarmowych w przypadku roślin wrażliwych na wysokie zasolenie. Nawóz jest stosowany w produkcji szkółkarskiej, jak również w produkcji roślin doniczkowych pod osłonami. Tego typu nawóz dostarcza tyle składników pokarmowych, ile potrzebują rośliny w danym momencie. To znaczy mniej składników na początku wegetacji, więcej pod jej koniec. Młode rośliny mają optymalne warunki wzrostu dzięki niskiemu zasoleniu podłoża. Ze względu na powolne uwalnianie składników, także pod koniec sezonu są zaspokajane potrzeby pokarmowe. Rośliny są dobrze odżywione przez cały okres produkcji,
dzięki czemu są bardziej odporne na choroby, bardziej wyrównane, lepiej wybarwione i intensywniej kwitnące. Tutaj mamy gwiazdę betlejemską, w której został zastosowany przy sadzeniu latem. Widzimy granulki, które już działają, które uwalniają składniki pokarmowe i dokarmiają roślinę. Te rośliny, mamy w tej chwili wrzesień, są nawożone tylko z nawozu otoczkowanego, nie otrzymały jeszcze żadnej porcji nawozu z wodą. Ale to nie wszystko, co można było zobaczyć na tym stoisku z nawozami otoczkowanymi nowej generacji. Pokazano nam jeszcze jeden nawóz, który różni się od pozostałych. Jest to pierwszy nawóz dedykowany specjalnie do uprawy roślin rabatowo-balkonowych. Dzięki drobnej granulacji granul doskonale ten produkt miesza się z podłożem i wypełnia wielodoniczki w produkcji sześciopaków lub wielopaków. Stosunek MPK 2:1:3 zapewnia kompaktowy wzrost roślin rabatowo-balkonowych. Jedna aplikacja nawozu wystarcza we wzroście roślin na okres od 6 do 12 tygodni. Produkt ten stosujemy do doniczek, które mają objętość poniżej 200 ml. Przy większych pojemnościach doniczek powinno dobierać się już inny rodzaj nawozu otoczkowanego. Jest to istotne ze względu na prawidłowy wzrost rośliny.